Pierwszym gościem naszego programu była pani Małgorzata Kidawa-Błońska, absolwentka Wydziału Socjologii. Sprawdźcie, o co zapytała ją nasza reporterka Kasia. Dlaczego akurat zdecydowała się pani na Wydział Socjologii? Dlaczego te studia? Socjologia to bardzo ogólne, bardzo ciekawe studia, dające szansę wykonywania po nich mnóstwa czynności. Interesowałam się teatrem, interesowałam się filmem, ale socjologia to wszystko gdzieś pozwalała później realizować. Najlepsze wspomnienie z tamtego okresu. Co najchętniej pani wspomina? Okres swoich studiów wspominam bardzo dobrze, bo czasy były wtedy wyjątkowo ponure, niesympatyczne, ale ta socjologia dała taką szansę, że mieliśmy poczucie wolności, że można mówić wszystko to, co się myśli, że ma się świetnych profesorów. Nie spotykali się z nami profesorowie na herbacie, w harendzie, także to były takie wyjątkowe czasy do dyskusji. Jak się pani przygotowywała do egzaminów? To było zawsze nie tylko samotne uczenie, ale raczej to grupowe i towarzyskie, więc łatwiej się to było przyjemnie. Dwie, trzy osoby w domach ćwiczyliśmy materiał. Czy jest jakiś profesor, który do tej pory śni się po nocach, albo którego pani wspomina z takim sentymentem? Na szczęście nie mam w socjologii profesorów, którzy śniliby mi się po nocach jako koszmary, natomiast rzeczywiście spotkałam wiele wyjątkowych osób i takim profesorem był profesor Nowak, profesor Szacki czy profesor Kamiński. No, wspominam ich z bardzo dużą sympatią. Miała pani okazję poznać profesora Szackiego, może pani powiedzieć coś więcej? Miałam zajęcia z jego żoną na pierwszym roku studiów, a z nim na trzecim. Świetny profesor. Były strajki na 81 roku na uniwersytecie i ja miałam przyjemność mieszkania w czasie strajków w gabinecie profesora Szackiego. To było bardzo sympatyczne, że rano przychodził, pukał do swojego gabinetu, pytał się, czy mogę się zabrać do pracy. Wtedy myśmy opuszczali to pomieszczenie. Jak wyglądało wtedy życie studenckie? Nasz rok był bardzo zżyty, także to nie było tak, że nie znało się kolegów. Jeżeli gdzieś szliśmy, to zawsze wszyscy razem. Podejrzewam, że było dokładnie tak samo. Słuchało się muzyki, rozmawiało się, tańczyło. Ale było, wydaje mi się, mieliśmy więcej czasu na życie towarzyskie. Jednak po zajęciach chodziliśmy razem na herbatę do harendy, na taką przysłowiową jedną herbatę dla 4-5 osób. Mogliśmy studiować, nie musieliśmy śpieszyć się, gonić. Nie martwiliśmy się o przyszłość. Wtedy była ona taka, była bardzo mglista. Nie było wiadomo w ogóle, co będzie dalej. Wracając jeszcze do pani okresu studiów, jak wspomina pani Dzień Obrony Pracy Magisterskiej? To jest takie przełomowe wydarzenie w życiu każdego studenta. Znaczy, bardzo mało to pamiętam, bo to było tak, że właściwie parę dni przed obroną pracy magisterskiej brałam ślub, więc w ogóle to był już taki większy zakończenie. Zakończenie, także pamiętam to dosyć słabo. Pracę pisałam pani profesor Antoni Kłoskowski. Chciałaby pani wrócić do tamtych czasów? Czy do tamtych czasów nie? I na studia też już nie, ale na pewno wspominam z przyjemnością. Do tamtych czasów w żadnym wypadku. A jakby miała pani udzielić jakiejś rady, jak odnieść sukces? Zasada podstawowa. Robimy to, co jest naszą pasją, co nam sprawia przyjemność. I nie kierujemy się w życiu tylko chęcią zdobywania pieniędzy, ale właśnie tym, żeby cieszyć się każdym dniem, że idę do pracy, żebym robiła to, co mnie interesuje. A już w następnym odcinku rozmowa z Januszem Palikotem, absolwentem Wydziału Filozofii. Nie możecie tego przegapić.